Cześć, tu Kaczy z BSNJ i teraz dochodzimy do newsa właściwego. On mi tutaj uciekł. Historie wojenne, nowe rozszerzenie kampanii plus zestawy opowiadaczy. Wchodzi nowy tryb fabularny do gry. Wchodzimy na szczegóły. Historie wojenne, nowe rozszerzenie kampanii plus zestawy opowiadaczy. I co my tutaj mamy? Czas zmienić historię. Historie wojenne. Niespotykany nigdzie indziej tryb rozgrywek wojennych pojawi się w grze World of Tanks na konsolach PS4, Xbox One i 360. W dniu 22 sierpnia, czyli od wtorku. Historie wojenne to nowa porywająca kampania fabularna, która pozwoli Wam szlifować swoje umiejętności bitewne w szeregu ekscytujących scenariuszy, przeżyć znane historyczne wydarzenia, a także zmienić historię w kampaniach przedstawiających alternatywną rzeczywistość. W dniu premiery historii wojennych będą dostępne dwie kampanie: Pancerni Bracia oraz epicka kampania fabularna Punkt Zapalny Berlin. Historie wojenne można rozgrywać zarówno w pojedynkę, jak i w wielu graczy, więc możecie przeżyć przygodę wspólnie ze znajomymi dowódcami. Począwszy od września, historie wojenne będą uzupełniane o dodatkowe kampanie. Wkrótce opublikujemy więcej informacji. I teraz mamy, aby uczcić premierę historii wojennych, oddajemy pod wasze dowodzenie potężne czołgi. HMH M51 Super Sherman i niezniszczalni HMH Hutzmann Centurion, które są dostępne w naszych zestawach opowiadaczy. Blokada Berlina została przerwana. Weźcie udział w kampanii fabularnej Punkt Zapalny Berlin, dostępnej w ramach historii wojennych. Skorzystajcie ze zniżek na radzieckie, amerykańskie i brytyjskie pojazdy premium, a także uwolnijcie swojego ducha walki w nowej operacji dla wielu graczy. Wojenne opowieści, która potroi ilość zdobytego przez Was doświadczenia. Tu mamy poglądowy filmik z tej operacji, ale to jest taki mocno fabularny, więc zobaczymy, jak to nie jest z gry. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wejdzie. I teraz mamy tak, historie wojenne. Poniższe kampanie będą dostępne w dniu premiery historii wojennych, czyli we wtorek 22 sierpnia. Będzie można również rozegrać w nie na targach Gamescom 2017. Które odbywają się w Kolonii. Pancerni Bracia. Kampania samouczek, w której wcielicie się w amerykańskiego dowódcę czołgu szkolącego radziecką załogę walki w czołgu M4 Sherman. Ok. Teraz mamy Punkt Zapalny Berlin. W tej epickiej kampanii fabularnej przedstawiającej alternatywną rzeczywistość obejmiecie dowodzenie nad wojskami sił Zachodu, odpierając napór nieprzyjaciela, przebijającego blokadę Berlina. Tu mamy zapowiedź kolejnych trybów, czyli operacja Lew Morski, kampania zaplanowana na wrzesień 2017 i wojna Kennedy'ego, kampania zaplanowana na październik 2017. Czyli wrzesień, październik, pojawi się coś nowego. Tu mamy poglądowe slajdy z tego nowego rozszerzenia gry. Jedziemy dalej. Mamy zestawy opowiadaczy. Wszystkie pojazdy premium zakupione w sklepie są wyposażone w załogę 100%, miejsce w garażu, komplet amunicji składający się z pocisków standardowych i premium, a także zapewniają dostęp do operacji asów przeznaczonej dla danego pojazdu. Operację asów należy ukończyć w ciągu 7 dni od daty zakupu
zestawu. Jeśli macie już w garażu jeden z wyszczególnionych poniżej pojazdów, otrzymacie równowartość jego ceny w złocie. I teraz tak. Te kampanie się pojawią 22 sierpnia, czyli we wtorek, poniedzieli. Dzisiaj mamy 18, jak na razie. I tu mamy teraz te zestawy opowiadaczy. Między 22 a 29 przepraszam. 22 sierpnia, 29 września. Opowiadacze wojenni, olbrzymi zestaw, czyli Hutzman, Centurion, Super Sherman, dwie załogi, dwa garaże, 7 dni premium, a 20% taniej 17 tysięcy golda. Opowiadacz wojenny Hutzman, czyli czołg, załoga, garaż, operacja 9300 golda, po zniższe 10%. Opowiadacz wojenny Super Sherman, czyli czołg, załoga, garaż, operacja 10% zniżki, 8870 tysięcy golda. 8870. Historie wojenne zniżki. Aha, tu są te zniżki na te czołgi premium. Między 22 sierpnia a 29 sierpnia 30% zniżki w złocie na pojazdy radzieckie premium poziomów 5-6, tak, adekwatnie tak samo amerykańskie i brytyjskie, i 20% zniżki w złocie na pojazdy radzieckie, amerykańskie i brytyjskie, ale tieru 7-8. Operacje dla wielu graczy, opowieści wojenne. Ta operacja musi zostać ukończona w trybie dla wielu graczy za pomocą pojazdów z 5 poziomu lub wyższego, czyli trochę inaczej, 5 w górę. I to jest opowieść wojenna. Wojenne opowieści. Zniszcz 5 pojazdów przeciwnika. Nagroda wzmocnienie PD razy 3, jedna sztuka, dostępne raz dziennie. Informacje o historiach wojennych. Tu są pytania, odpowiedzi. Nie będziemy się zagłębiać, co tam każdy sobie zajrzy, zobaczy. Ale generalnie chodzi tak. Wchodzi nowy tryb, tak zwany fabularny, czyli będą jakieś skoki, skoki w tych naszych bitwach. Prawdopodobnie to będzie walka z botami. Czyli nie z prawdziwymi graczami. Będziemy sobie przechodzić te tryby fabularne, nazwane, gdzie tutaj było, Pancerni Bracia i Punkt Zapalny Berlin. Nie wiem na jakich mapach, na tym filmiku fabularnym to wygląda dość ciekawie. Jednakże trzeba poczekać i zobaczyć, co to wszystko z tego będzie. Ale wskoczmy na forum, bo tu się rozgorzała i... Oj. Tu się rozgorzała dyskusja na ten temat. Historie wojenne, tak. Zestawy opowiadaczy. Jest zapowiedź. Jedni chwalą, jedni krytykują. Tu sobie trzeba poczytać, zobaczyć i tak dalej, skonfrontować to. Jednakże, tak jak mówię, trzeba poczekać, zobaczyć, co z tego będzie. Historie wojenne. Tryb fabularny, czyli coś nowego. Ile tu jest tych stron już się porobiło na tym forum? Raptem dwie. Ale dyskusja trwa. Zachęcam do wejścia na forum. Staliby walce. Jakieś
wykresy, spostrzeżenia i tak dalej. Czyli poczekamy, zobaczymy. Operacje wojenne. Dzięki, na razie, cześć.